Homilię rozpocznie i zakończy w języku włoskim główny celebrans. Jej pełną treść w języku polskim odczyta biskup Piotr Jarecki. L'anima mia magnifica il Signore. E il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato all'umiltà della sua serva. Carissime sorelle e fratelli, le parole del cantico della Vergine Maria esprimono oggi anche il nostro rendimento di grazie a Dio, perché ci troviamo qui in questo tempio della Divina Provvidenza per la beatificazione del cardinale Stefano Wyszyński e di madre Elisabetta Rocha. Kłaska, ciaska. Questo tempio eretto dalla nazione polacca a compimento di un voto fatto al Signore per invocarne la vicinanza nella gloriosa e sofferta storia di questo paese è spettatore oggi di una nuova conferma. La Polonia è la nazione di Maria. La Polonia ha donato e dona alla Chiesa nelle diverse epoche eminenti figure di santi, uomini e donne di Dio, come fece quando mandò l'angelo Gabriele alla Vergine, il cui nome era Maria, così Dio continua anche oggi a suscitare autentici testimoni di santità a lode e gloria del suo nome. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Drogie siostry i drodzy bracia, słowa pieśni uwielbienia wypowiedziane przez Maryję Dziewicę wyrażają dzisiaj również i nasze dziękczynienie Panu Bogu za to, że uczestniczymy w beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Różyczackiej tutaj, w świątyni Opatrzności Bożej. Ta świątynia, wzniesiona przez naród polski jako wotum wdzięczności za bliskość i obecność Pana Boga w chwalebnej i bolesnej historii tego kraju, jest dzisiaj świadkiem kolejnego potwierdzenia. Polska jest narodem maryjnym. Polska ofiarowała i ofiaruje Kościołowi na przestrzeni różnych epok wybitne postaci świętych, bożych mężczyzn oraz kobiet. Jak to uczynił Pan Bóg, posyłając Archanioła Gabriela do dziewicy, której na imię było Maryja, podobnie i dzisiaj powołuje autentycznych świadków świętości ku czci i chwale swojego imienia. Tak też było w stosunku do kardynała Stefana Wyszyńskiego, pochodzącego z Zuzeli nad Bugiem, gdzie jego rodzina wychowała go w wierze do Pana Boga i w miłości do ojczyzny. Po otrzymaniu 3 sierpnia 1924 roku w katedrze włocławskiej święceń prezbiteratu rozpoczął swoje życie kapłańskie naznaczone licznymi próbami, którym stawiał czoła z ufnością i zdecydowaniem. Jednym z najbardziej dramatycznych momentów był z pewnością okres II wojny światowej oraz czas heroicznego i tragicznego Powstania Warszawskiego w 1944 roku. Ksiądz Wyszyński przebywał wówczas w okolicach Warszawy, w pobliskich Laskach, gdzie jako kapelan zakładu dla niewidomych i Armii Krajowej to właśnie podczas Powstania Warszawskiego miało miejsce w Laskach wydarzenie wyjątkowe i prorocze. Błogosławiony Stefan
podniósł z ziemi fragment częściowo spopielonej kartki pochodzącej z płonącej i spowitej w ogniu stolicy, na której widniał napis: „Będziesz miłował”. Wyszyński został głęboko poruszony tym faktem. Zaniósł kartkę do kaplicy, pokazał siostrom i rzekł: „To najświętszy apel walczącej Warszawy do nas i do całego świata. Apel i testament. Będziesz miłował”. Do tego apelu i tego testamentu upodobnił on swoją posługę pasterza i biskupa, najpierw w Lublinie, a następnie w Gnieźnie i w Warszawie, stawiając czoła problemom, jakie jego naród musiał wycierpieć w latach następujących po II wojnie światowej. W tym politycznie oraz społecznie skomplikowanym okresie kierował odważnie, wytrwale i zdecydowanie łodzią Kościoła w Polsce, przeciwstawiając ideologii, która odczłowieczała i oddalała człowieka od pełni życia, prawdę zawartą w Ewangelii Chrystusa, wiernie przeżywaną i realizowaną. W walce o obronę wolności polskich kobiet i mężczyzn często powtarzał: „Kto nienawidzi, kto nienawidzi, już przegrał”. W niczym się nie oszczędzał. Znosił wszelkie upokorzenia i cierpienia, których punktem kulminacyjnym były 3 lata spędzone w więzieniu od 1953 do 1956 roku. Święty Jan Paweł II kilka dni po wyborze na stolicę Piotrową w liście skierowanym do swoich rodaków tak pisał o kardynale prymasie: „Nie byłoby na stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, gdyby nie było twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, twojej heroicznej nadziei, twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła”. Kardynał Wyszyński, jako prawdziwy syn polskiej ziemi, miał rzeczywiście w sercu głębokie nabożeństwo do Matki Najświętszej. Tak jak pod jej matczynym spojrzeniem narodziło się jego powołanie i pod tym samym spojrzeniem zawierzył Panu Bogu własne życie i losy narodu polskiego, tak właśnie Maryja uczyła go, aby poprzez codzienną pasterską służbę żyć tylko dla Pana Boga i tylko Jemu się przypodobać. Niezachwiana wiara w Boga i w Jego opatrzność charakteryzowała również matkę Elżbietę Różę Czacką. Już od pierwszych lat dzieciństwa rozpoznawała znaki Bożego powołania, najpierw w Białej Cerkwi, a następnie w Warszawie. Dotknięta w wieku 22 lat całkowitą utratą wzroku, postanowiła poświęcić swoje życie służbie osobom niewidomym, które w tym czasie na ziemiach polskich nie mogły liczyć na pomoc ani na możliwość zdobycia wykształcenia. W tym celu założyła Towarzystwo Opieki nad Ociemiałymi oraz Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Otworzyła szkoły i zorganizowała warsztaty. Dostosowała alfabet Braille'a do języka polskiego i opracowała skróty ortograficzne. Poprzez swoją nadzwyczajną pracowitość i zaangażowanie błogosławiona Elżbieta Róża wskazuje nam, że nie istnieją przeszkody dla tych, którzy pragną kochać Pana Boga i jak On miłować. Również w jej życiu nie brakowało licznych trudności,
których z niesłychaną nadzieją stale potwierdzała swoją wierność Panu Bogu, który jest miłością. Dzisiaj kardynał Wyszyński i matka Czacka są beatyfikowani razem. Jest to jakby dopełnienie owego historycznego spotkania, dzięki któremu ci błogosławieni poznali się w Laskach już 95 lat temu, w 1926 roku. Młody wówczas kapłan był zbudowany wiarą i wytrwałością tej kobiety, która poruszona Bożą miłością była całkowicie oddana Panu Bogu i bliźniemu. Zrodziła się z tego cenna współpraca, szczere dzielenie się zamiarami oraz planami, ale przede wszystkim zrodziła się komunia wiary, miłości do Boga oraz do potrzebującego i bezbronnego człowieka. Oboje wiedzieli, jak napełniać się nawzajem siłą, wytrwałością i odwagą. On, zaangażowany osobiście w niesienie pomocy tym wszystkim, którzy doświadczali krzywd i ograniczeń w praktykowaniu ich wolności oraz wyznawaniu własnej wiary, ona, niewidoma wśród niewidomych fizycznie i duchowo, pomagała tym wszystkim, którzy zostali porzuceni i pozostawieni na marginesie społeczeństwa. 19 maja 1961 roku kardynał Wyszyński przewodniczył pogrzebowi matki Czackiej i tak mówił o niej w homilii. Matka to był człowiek, który nieustannie stał w obliczu swego najlepszego Boga. To był człowiek, który nieustannie wiedział, że Bóg jest miłością, przede wszystkim miłością. Człowiek, który wytrwale czerpał z niezgłębionego źródła Bożej miłości. Dlatego zdołała tylu ludzi wokół siebie obdzielić i pożywić miłością. Dzisiejsi nowi błogosławieni otrzymali od Pana Boga przez rodzinę, Kościół i naród nieocenione dobro wiary oraz żywotność wielowiekowej tradycji miłości do Boga. Co ofiarowali w zamian? Ofiarowali życiowe przekonanie o prymacie Boga, solideo, jedynemu Bogu, było zawołaniem biskupim kardynała Wyszyńskiego, które zdolne jest przywrócić człowiekowi na nowo jego godność. Przekazali świadectwo życia wiernego Ewangelii za wszelką cenę. Pozostawili wzór służby konkretnemu, potrzebującemu człowiekowi, który żyje wokół nas lub puka do naszych drzwi, również wówczas, kiedy nikt się nim nie zajmuje i wydaje się, że zwycięża obojętność. W duchu tych wartości, które przekazują nam dzisiaj nowi błogosławieni, również i my możemy i powinniśmy stawiać czoła problemom, które dzisiejszy świat stawia przed Kościołem i przed społeczeństwem. Drodzy bracia i siostry, wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jeszcze raz uczyńmy naszymi słowa Maryi, która jest najwyższym wzorem życia chrześcijańskiego i najwybitniejszym przykładem świętości. W swojej pokorze przyjęła zwiastowanie, że przedwieczna miłość, o której słyszeliśmy w Księdze Mądrości Syracha, ma stać się ciałem w jej łonie. Maryja, używając słów świętego Pawła z listu do Kolosan, wybrana przez Boga, święta i umiłowana, była Matką Chrystusa nie tylko dlatego, iż poczęła Go z Ducha Świętego, ale ponieważ w niej całkowicie wypełniła się wola Ojca, który jest w niebie.
Dziś liturgicznym świętem czcimy jej imię, ponieważ lud chrześcijański uważa ją za jaśniejącą gwiazdę, wzywa ją jako matkę i w niebezpieczeństwie do niej się ucieka jako do bezpiecznego schronienia. Błogosławiony Stefan Wyszyński tak powiedział pewnego dnia o Maryi Dziewicy. W rysach matki rozpoznajemy największe podobieństwo do jej dzieci. Jeżeli więc chcemy poznać syna, musimy przyglądać się matce. Matka prowadzi do syna. W świętym życiu jaśnieje piękno oblicza Chrystusa. Ojciec święty Franciszek, który w tej chwili znajduje się w Budapeszcie na Węgrzech, by zakończyć Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny i którego obejmujemy dzisiaj szczególną pamięcią i myślą, powiedział, że święci są świadkami, których czcimy i którzy na tysiące różnych sposobów odsyłają nas do Jezusa Chrystusa, jedynego Pana i pośrednika między Bogiem i człowiekiem. Są więc nam oni dani jako przykłady do naśladowania, ale również jako orędownicy, do których możemy zwracać się z ufnością. Są przykładem, ponieważ byli ulegli łasce, która w nich działała. Są orędownikami, ponieważ, jak przypomina katechizm Kościoła katolickiego, kontemplują oni Boga, wychwalają Go i nieustannie opiekują się tymi, których pozostawili na ziemi. Wstawiennictwo jest ich największą służbą zamysłowi Bożemu. Możemy i powinniśmy modlić się do nich, aby wstawiali się za nami i za całym światem. Polecajmy się więc wstawiennictwu nowych błogosławionych, aby i w nas rozpaliło się pragnienie życia świętego, ponieważ, jak przypomina nam jeszcze raz papież Franciszek, również i w naszym życiu, chociaż słabym i naznaczonym grzechem, może rozkwitnąć świętość. Polonia, nazione mariana, terra di santi e beati, in questo tempio della Divina Provvidenza, per intercessione della Madre di Dio, del Beato Stefan Wyszyński e della Beata Elzbieta Rosa Szaska, chiediamo oggi al Signore che ci dia la forza di essere fedeli testimoni del Suo amore, il Suo amore misericordioso verso ogni uomo bisognoso del nostro tempo. I nuovi beati intercedano con forza per questa benemerita nazione, illuminino le autorità statali e locali e aiutino la Chiesa che è in Polonia a essere sempre fedele al Vangelo di Cristo. Santa Vergine Maria, Regina della Polonia, Beato Stefan Wyszyński, Beata Elzbieta Rosa Szaska, pregate per noi. Polsko, narodzie maryjnej, ziemio świętych i błogosławionych, w tej świątyni opatrzności Bożej za wstawiennictwem Maryi Dziewicy, błogosławionego Stefana Wyszyńskiego i błogosławionej Elżbiety Różyczackiej, prosimy dzisiaj Pana Boga, aby udzielił nam siły do bycia wiernymi świadkami Jego miłosiernej miłości w stosunku do każdego potrzebującego człowieka naszych czasów. Niech nowi błogosławieni będą potężnymi orędownikami dla tego zasłużonego narodu. Niech będą światłem dla władz państwowych i samorządowych,
oraz niech wspierają Kościół w Polsce w ciągłej wierności Ewangelii Chrystusa. Święta Maryjo, Królowo Polski, błogosławiony Stefanie Wyszyński, błogosławiona Elżbieto Różo Czacka, módlcie się za nami.